teraz Szwajcaria i co? No przede wszystkim inny rodzaj spotkania, bo jest jeden mecz. No właśnie, nie umiemy grać takich meczów, nie graliśmy jeszcze. Nie graliśmy, dlatego będziemy, właśnie, będzie nowa konfrontacja i trzeba będzie zobaczyć, jak nasi mentalnie będą potrafili wyjść obronną ręką. A są ku temu dobre przesłanki, bo absolutnie Szwajcaria jest w naszym zasięgu. Takie jest chyba zdanie większości z nas, że przewidywalny, dobrze ustawiony taktycznie, fizycznie również całkiem na dobrym poziomie zespół, będzie łatwiejszym rywalem niż choćby dzisiaj Ukraina.